Deszcz zacinał coraz mocniej. Jej przemoczone buty rozchlapywały wodę z kałuż na błotnistej drodze, kiedy w panice biegła przed siebie. Jej nogi były już zmęczone, ale nie mogła teraz zawrócić, więc biegła. Biegła w górę, zdejmując przemoknięte blond włosy ze swojej twarzy. Ulewa przybierała na sile i z każdą chwilą coraz bardziej zagłuszała dźwięki otoczenia. Ale Mary czuła, że to coś wciąż ją ściga. Niemal czuła śmierdzący stęchlizną oddech potwora na swoich plecach. Łzy zmieszane z wodą i krwią pochodzącą z ran na jej twarzy skapywały z jej podbródka na ziemię, zostawiając nikły, zapachowy ślad, za którym podążał drapieżnik. Marie tego poranka wybrała się na pieszą wycieczkę na wzgórze leżące niedaleko za miastem. Zapowiadał się piękny dzień, a nastoletnia dziewczyna nie miała zamiaru spędzić kolejnego dnia w domu. Chciała wspiąć się na szczyt i zwiedzić pozostałości opuszczonego, wesołego miasteczka, które, gdy była jeszcze dzieckiem, przyciągało ludzi z miasteczka w dolinie każdego weekendu. Jednak, kiedy była już w połowie drogi, nagle z północy nadszedł zimny wiatr i w mgnieniu oka zasnuł niebo deszczowymi chmurami. Okolica wzgórza momentalnie zmieniła się w mroczny las. Wtedy też zaczęło padać. Przestraszona dziewczyna rozsądnie postanowiła przełożyć wyprawę na inny dzień, ale gdy tylko odwróciła się, by ruszyć w drogę powrotną, w dole ścieżki zobaczyła to coś. Wysoka, ale zgarbiona postać stała w strugach deszczu, zagradzając drogę powrotną. Marie instynktownie stanęła w bezruchu, nie będąc do końca pewną, czy to człowiek, ale czuła, że zbliża się niebezpieczeństwo. Nim zorientowała się, co się dzieje, istota ruszyła w jej kierunku na czterech kończynach jak małpa. Szok szybko ustąpił miejsce bólowi i panice, kiedy drapieżnik skoczył w jej stronę i jednym szybkim ruchem pazurów rozciął skórę na jej policzku. Marie nie miała jak zawrócić, więc od razu zaczęła uciekać w górę ścieżki, kierując się do opuszczonego, wesołego miasteczka. Kiedy przemoknięta i wyziębiona dziewczyna dotarła w końcu do ruin Luna Parku, od razu wbiegła do wielkiego budynku w centrum kompleksu. Jednak potwór ze szponiastymi dłoniami jak grabie ani na moment nie przestał jej ścigać. Wbiegł zaraz za nią, zapędzając nastolatkę w kozi róg. Ta wycofała się pod ścianę i usiadła na wielkiej stercie starych maskotek, bibelotów i upominków, którymi w panice zaczęła rzucać w człowiekopodobne monstrum. Lekkie przedmioty nie były jednak w stanie w żaden sposób przestraszyć potwora. W końcu poczuła pod ręką coś ciężkiego. Drewnianą szkatułkę, czy też pudełko z metalową korbką z boku. Chwyciła je i z całych sił cisnęła w Rejka, trafiając w twarz. Cios był jednak zbyt słaby i jedynie rozwścieczył go. Pudełko upadło na ziemię i poturlało kawałek. Dziewczyna wydała jęk przerażenia i wtedy niespodziewanie korbka na skrzynce samoistnie zaczęła się obracać, a mechanizm odegrał charakterystyczną melodię. Rake oraz jego ofiara na chwilę zainteresowali się urządzeniem, ale kiedy piosenka doszła do punktu kulminacyjnego, nic się nie stało. Jakby zabawka była zepsuta. Stwór ponownie spojrzał na swoją zdobycz. Otworzył paszczę. Pudełko niespodziewanie otwarło się, a ze środka wystrzeliło czarne, jakby przypalone w ogniu konfetti. To ponownie rozproszyło uwagę Rejka, który podszedł do skrzyneczki i powąchał ją niczym pies. Jeszcze chwilę jej się przypatrywał, ale w końcu znudził się starą zabawką i na czterech kończynach
zaczął człapać w kierunku dziewczyny. Nagle Rejk się zatrzymał. Jego ogromne źrenice pomniejszyły się gwałtownie, jakby stwór coś wyczuł. I zrobił uskok w bok, unikając pchnięcia długim kuchennym nożem, które wykonał prosto w jego plecy dziwaczny mężczyzna, przebrany za groteskowego, mrocznie wyglądającego klauna ze szpiczastymi zębami. Rejk uskoczył i od razu ustawił w pozycji obronnej, napinając się i sycząc jak zjeżony kot. No proszę, proszę, co my tu mamy? Zapytał z ekscytacją Jack, spoglądając to raz na przestraszoną i zastygłą w bezruchu dziewczynę, to raz na potwora, który zapędził ją do tego miejsca. Nie wiem, czym jesteś, ale takie wielkie, silne, umięśnione ciało na pewno dostarczy mi mnóstwo zabawy. Rejk stanął na dwóch nogach i wyprostował się, ukazując całą swoją potężną, ponad dwumetrową sylwetkę. Imponujące, wysyczał Jack. Żeby dać ci przytulaska, chyba będę potrzebował dłuższych rąk! Krzyknął, a jego ręce w nienaturalny sposób rozciągnęły się i niczym węże zaatakowały bladego potwora. Ten jednak uskoczył, wskakując nogami na ścianę i odbił się od niej, momentalnie znajdując się przy klaunie i jednocześnie wymierzając mu cios pazurami. Jack jęknął lekko, draśnięty pazurem Rejka, ale pozostała część łapy bestii przeniknęła przez głowę upiornego błazna, który momentalnie zamienił się w chmurę czarnego dymu i pojawił po kilku sekundach po przeciwnej stronie pomieszczenia. To było szybkie, warknął Jack, spoglądając morderczo na zaczynającego wycofywać się do tyłu Rejka. Uciekasz? Jak na zwierzę jesteś całkiem sprytny. A może to tylko instynkt? Nieważne. Tym razem nie uciekniesz. Jack wyciągnął ręce przed siebie. Bob goes the weasel! Zanucił, śmiejąc się upiornie, a jego ręce ponownie wystrzeliły w stronę ludożercy. Tym razem roześmiany Jack osaczył stwora swoim uściskiem i opludł niczym anakonda, ściskając coraz mocniej i związując go na ziemi. Zaśmiał się potwornie, starając się połamać mu kości, ale wtedy tamten zaczął się szamotać w panice i wygiął jak człowiek guma, zbliżając swoją paszczę do zaciskających się wokół jego tułowia ramion Jacka, po czym ugryzł jedno z nich z całej siły. Jack wrzasnął i zamienił w dym, momentalnie uwalniając Rejka. Stwór, nie czekając długo, wykonał dwa 10-metrowe skoki i czmychnął do wyjścia, znikając w strugach deszczu. Jack spojrzał na swoje ramię i warknął ze złością, ale zaraz po tym zaczął się śmiać w niebogłosy, sprawiając, że obserwująca całą walkę Marie coraz bardziej przyciskała się do ściany, jęcząc bezradnie. Klaun w końcu przypomniał sobie o dziewczynie. Spokojnym krokiem podszedł do niej i szczerząc ostre jak brzytwa zęby, schylił się, przybliżając swoją twarz do jej. Nie bój się, szepnął troskliwie. Już nic ci nie grozi, dodał, a dziewczyna nieśmiało zerknęła na niego. Pewnie chcesz mi podziękować, prawda? Zapytał, niemal nakazując sobie podziękować. Dziękuję. Zająknęła się Marie. Nie ma za co. Uśmiechnął się szyderczo Jack. Deszcz przestał już padać. Stare, mokre, metalowe konstrukcje w opuszczonym lunaparku skrzypiały, rdzewiejąc w promieniach zachodzącego słońca. Po środku wesołego miasteczka, do drewnianego słupka, który służył kiedyś za indiański totem dla bawiących się w parku dzieci, siedziała przywiązana sznurem Marie.
Po roześmianym Jacku nie było nawet śladu, a sama nastolatka zdawała się nie być świadoma, co się dookoła niej dzieje, zupełnie jakby była pod wpływem narkotyków. Mijały godziny, a Marie coraz bardziej traciła kontakt z rzeczywistością. Kiedy zupełnie zamknęła oczy, a jej głowa opadła bezwładnie, kilkanaście metrów od niej pojawił się Rejk, zwabiony jej zapachem. Stwór ostrożnie podszedł do niej, obwąchał dokładnie, po czym zatopił swoje zęby w jej szyi. Dziewczyna pewnie nawet tego nie poczuła. Jej kark strzelił, a martwe ciało zaczęło być powoli pożerane przez człekokształtnego potwora. Kiedy Rejk skończył się posilać, wstał z nad niemal ogołoconych kości i ruszył w stronę lasu. Wtedy jednak potknął się i upadł na ziemię. Próbował wstać, ale zaczął tracić panowanie nad swoim ciałem. Jego oddech przyspieszył, ale kolejne próby doczołgania się w gęstwinę kończyły się niepowodzeniem. W końcu przed jego oczami pojawiła się chmura czarnego dymu, z której wyłonił się Laughing Jack i spojrzał arogancko na potwora. Oj, oj, najwyraźniej dziewczyna zjadła za dużo moich cukierasków. Mam nadzieję, że dzięki temu słodko smakowała. Zaśmiał się, zanim Rejk zupełnie stracił przytomność. Blade światło księżyca powoli wybudziło Rejka z otumanienia. Jego zdrętwiałe kończyny wciąż odmawiały mu posłuszeństwa, ale nawet gdyby był w stanie z nich skorzystać, to i tak znajdował się teraz na drewnianym stole tortur w jednym z opuszczonych pomieszczeń wesołego miasteczka. Stwór był porządnie skrępowany i nie miał najmniejszych szans, żeby się wydostać. Pokręcił głową na prawo i lewo, a jego czuły na światło wzrok wypatrzył w końcu w ciemnościach znajomą sylwetkę. Kilka metrów od niego, na groteskowym fotelu wykonanym z ludzkich kości, siedział roześmiany Jack. Podpierał podbródek na ręce, śmiejąc się szyderczo. W końcu się obudziłeś. Możemy więc rozpocząć naszą zabawę. Powoli wstał z fotela i podszedł do przywiązanej do stołu bestii. Rejk fuczał, niczym rozwścieczony byk, i desperacko starał się wygiąć i zatopić zęby w swoim oprawcy. Ale zamiast tego jedynie stukotał zębami o siebie. Jack wyjął z ust kolorową wstążkę i na oczach drugiego potwora zaczął wyciągać z gardła sznur ze splecionych wstążek. W końcu wyciągnął cały, a na jego końcu przywiązany był myśliwski nóż przeznaczony do skalpowania. Mojemu fotelikowi brak jeszcze tapicerki, ale myślę, że ta śnieżnobiała skóra nada się idealnie. Uśmiechnął się i szybkim, precyzyjnym ruchem wbił nóż pod skórę Rejka. Potwór jęknął, a Jack zaśmiał się złowieszczo. Trochę to zajmie, ale muszę być ostrożny. Jeden niewłaściwy ruch, a cała skóra będzie do wyrzucenia. Dodał, powoli oddzielając skórę od ciała swojej ofiary. W pewnej chwili Rejk nabrał powietrza w płuca tak bardzo, że jego klatka piersiowa mocno uniosła się do góry, po czym wydał z siebie najbardziej przerażający ryk, jaki Jack kiedykolwiek słyszał. Nie przypominał on wycia bestii, a raczej krzyk przerażonego człowieka. I co to miało być? Zapytał zaskoczony Jack. Możesz krzyczeć ile chcesz. Dla moich uszu to najwspanialsza melodia. Klaun chwycił nóż, by wrócić do obdzierania ze skóry, ale jego uszu dobiegł dziwny hałas, pochodzący z lasu. Coś jakby pędzące stado bydła. Rozejrzał się dookoła, nasłuchując. Dźwięk był coraz bliżej i bliżej. Z każdą sekundą narastał coraz bardziej. W końcu zaskoczony Jack rzucił pełne przerażenia spojrzenie Rejkowi,
a ten otworzył paszczę i sapnął kilka razy, zupełnie jakby się zaśmiał. Wtedy do środka pomieszczenia, przez okna i drzwi, wpadło kilkanaście bladych potworów. Kilkanaście rejków. I bez ostrzeżenia zaatakowały Jacka. Ten początkowo rozpływał się jak dym w powietrzu, ale szok sprawił, że zmaterializował się nim opuścił budynek. Połączone ataki stada okazały się zbyt szybkie. Pierwszy cios jedynie wykręcił rękę Jacka niczym szmacianej lalce i posłał go na ścianę. Drugi przeszył jego brzuch, a klaun opluł się czarną substancją, przypominającą smołę, która zdawała się wypływać z jego wnętrzności. Jęknął i warknął, rzucając wściekłe spojrzenie bladym potworom. A wtedy uwolniony już ze stołu tortur Rake zadał ostatni cios szponami i oddzielił głowę potwornej kukły od ciała. Głowa Jacka z otwartymi w niedowierzaniu ustami upadła na ziemię, a stado ludożernych stworów zawyło do księżyca na znak triumfu, po czym wybiegło z budynku, chowając się w lesie. Głowa Jacka leżała z pustym wyrazem twarzy, wpatrując się w ścianę. Nagle oczy klauna poruszyły się i spojrzały w stronę księżyca. Ha 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 ha! Bob goes the weasel!